Dzień dobry. Dzisiaj początek przy piecu. Tak wygląda wnętrze komory spalania. Zwykle rano rozpalam, żeby dogrzać dom i wodę do mycia. Sadzonki w sadzonkarni rosną ładnie. Dzisiaj jest słonecznie. Sadzonkarnię już otworzyłem. Jest około 9 rano. No ostatnio tak, pory opieliłem. Próbuję dzisiaj ze sterowaniem ostrości ręcznie filmować. To są sadzonki selerów opielone. O, ostrość złapać. O, trochę łapie. Lepiej nie widać, tak żeby było widać mniej więcej, jakie one są wielkości. O, no to tu mój palec. Ile one mają? Ze 2 cm już. A dalej w skrzynce nowe sałaty z nowego zasiewu rosną. Wystawiłem je na środek w skrzynce, żeby miały więcej słońca. Może przestawię na jednak na automatyczne łapanie ostrości. Sadzoneczki sałaty. Pory rosną. Mają już pewnie ze 12 cm. Też opielone. Resztka sadzonek sałaty czeka sobie na wysadzenie. No tu z drugiej strony za tą ostatnią modą z selerów tych naciowych. Posiałem też nasionka selerów naciowych, ale jakoś te selery naciowe nie udają się. Znaczy bardzo mało ich wyrosło, ale też są. No w sumie tu ich na tym obszarze będzie ze 20-30, to zawsze coś. Wyżej. Szczypiorek ma się praktycznie tak samo jak ostatnio. Tam dalej widać wychodzą sadzoneczki czerwonej kalarepy. No a tutaj na półce, na górze różne kapustne, pomidory. Trochę sadzonek na pewno z tego będzie. W tle może słychać szum. To wentylator od wyciągu spalin od pieca pracuje. Póki w piecu ogień jest. No, słyszałem, że dzisiaj ma być plus 15 stopni nawet. Fajnie ciepło. No i pierwszy raz zobaczyłem kwitnące mniszki. Może one wiedzą, że już nie będzie przymrozków. Fajnie by było. O. Niebo na razie jest takie trochę zasnute chmurami, ale już fajnie czuć ciepło. W ogrodzie warzywnym przez ostatnie 2 dni nie podlewałem, bo wcześniej było trochę deszczu i zimno. No dzisiaj już podlewanie koniecznie chcę zrobić. Sałaty w tunelikach na razie trzymam zakryte. Jak poczuję dopiero później, że się zrobiło naprawdę ciepło, to je odkryję. O.
sadzoneczki jarmuża na zewnątrz dobrze się trzymają. Mrozy im nie zaszkodziły. No i tutaj moje działania z ostatnich dwóch dni. Za całym tym kilkunastometrowym obszarem ogrodu warzywnego, plus jeszcze kawałek na boki, robię taki wykop pod ścianę z worków z ubijaną ziemią. Więc mam zamiar tę ścianę wyprowadzić na wysokość tak pewnie metra nad ziemię, tak żeby ona naokoło cały ogród warzywny tak otulała, trochę ocieplała, trochę na zasadzie earthshipa ta ściana, żeby była takim akumulatorem ciepła. No i kiedyś w perspektywie to cały ogród warzywny i jeszcze tutaj ten wykop przed ogrodem. No fajnie by było taką ogromną szklarnię, no bardziej tunel foliowy zrobić, to wszystko zamknąć w jednym. I patent jest taki, to się nazywa cold sink, znaczy to jest wykop metrowej głębokości i jak to jest zamknięte z obszarem uprawnym pod jedną folią czy tam w jednej szklarni, to w zimie mróz, który gdzieś tam bokami wchodzi, wpada do tego dołu. Natomiast najważniejsze, że spod ziemi, gdzie stale temperatura od metra w dół jest plus 8 stopni w Polsce mniej więcej, a często wyżej, to ciepło wpada na grządki i ociepla. To taki fajny system regulacji właśnie, żeby zabezpieczyć przed mrozem. A tu na przykład mogą słynne kaczki w tym bajorku sobie urzędować, żeby wyjadać te straszne ślimaki bezskorupowe. No, ślimaków na razie w tym roku nie widziałem. Są takie koncepcje, że może to było zjawisko falowe i w tym roku ich już nie będzie. No, zobaczymy. Tu w ogrodzie warzywnym wyraźnie to na razie widać tylko te rzodkiewki, że sobie wychodzą. To są z poprzednich zasiewów. Tutaj z tej strony mam trzy rzędy pietruszki. No i też właśnie rzodkiewki. To one mimo, że z późniejszych zasiewów, to już są ładnie widoczne. A poza tym, no to widać tu trochę takiego różnego zielonego wychodzi. To spodziewam się, że niektóre to pewnie są buraki, ale tak naprawdę to nie zagłębiałem się w to jeszcze. Czekam, zobaczymy, co wzejdzie, a co nie wzejdzie, no to będziemy jeszcze raz robić zasiewy.